przewodniczącemu samoobrony panu Leszkowi Kuropatwińskiemu. Witam państwa. Szanowni państwo, wczoraj na Komisji Rolnictwa jako pierwszy zgłosiłem, aby odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym by to politycy wszystkich opcji politycznych zmusili panią premier do podjęcia decyzji o ogłoszeniu klęski żywiołowej. Wiemy, co z tym się wiąże. To nie chodzi o wybory, to nie chodzi o igrzyska polityczne, to nie chodzi o referendum, ale wiemy, że ogłoszenie klęski suszy da nam możliwości wejścia i zapytania się w Unii Europejskiej, jakie pieniądze Unia Europejska skieruje do państwa, które ogłasza klęskę suszy. Jest to ważna sprawa i dzisiaj na to czekają rolnicy. My wczoraj na posiedzeniu Prezydium Związku postanowiliśmy, że od dzisiaj ogłaszamy pogotowie strajkowe. Dajemy pani premier 7 dni czasu na podjęcie decyzji odnośnie suszy i klęski żywiołowej. Jeżeli pani premier nie spotka się, nie omówi ze związkami zawodowymi sprawy klęski suszy i z tego idących konsekwencji żywnościowych bytu Polaków, to niestety, ale my wyprowadzimy ludzi na ulicę. Lepiej wcześniej jak później. My nie straszymy. My mówimy wprost. Najpierw chcemy usiąść do stołu, negocjować, a jeżeli to nie pomoże, to wykorzystamy to, co mamy statutowo zapewnione. W związku z tym dzisiaj wsparci posłami opcji politycznej jesteśmy gotowi. Mamy przygotowany list do pani premier. Wzywamy pana prezydenta, który jest także przedstawicielem Polski, aby zajął się sprawą, pomógł rozwiązać problemy, żeby nie interesował się przyszłościową sprawą zadawania pytań dodatkowych w referendum, a zajął się sprawami gospodarczymi, potrzebnymi Polsce. Żeby pani premier i pan prezydent nie porozumiewali się telefonicznie czy medialnie. O to prosimy. I jeszcze raz prosimy rząd, ministra rolnictwa i panią premier o podjęcia pilnych działań, zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmowej i zobowiązanie rządu na czele z panią premier o ogłoszenie klęski żywiołowej. Z czym to się wiąże? Proszę państwa, jeżeli w 12 województwach minister rolnictwa mówi, że w 12 województwach jest klęska żywiołowa, jest susza, to dlaczego? To jest 75% obszaru Polski. To dlaczego rząd czeka? Na co jeszcze czeka? My widzimy to tam na dole, gdzie jesteśmy z rolnikami, gdzie jesteśmy z mieszkańcami miasta, że dzisiaj za tak zwaną przysłowiową pietruszkę płacą 5 zł. Co będzie jeszcze za miesiąc, za dwa, za trzy? Dlatego ponownie jeszcze powiem, wzywamy do rozsądku. Wzywamy do spokojnego rozwiązania tematu, który jest możliwy przy stole i przy negocjacji rozwiązać. Jeżeli nie da to efektu, trudno, będziemy zobowiązani i żeby nikt nam nie zarzucił, że nie chcieliśmy rozmawiać. Bo my chcemy rozmawiać, chcemy podjąć na siebie też ciężar odpowiedzialności, ale wtedy, jeżeli te rozmowy będą się konsolidować i będą szły w kierunku, że ogłoszona susza da nam możliwości wyegzekwowania z Unii należnych nam pieniędzy. Ja powiem i zwrócę się tutaj do ministra finansów. Czy nie wstyd panu ministrowi finansów jest, że związki zawodowe, polskie związki zawodowe, które należą do Kopa Kodzeki, do dnia 21 sierpnia nie otrzymały pieniędzy na składki. Czy nie chce tego podpisać, to niech nam powie. 7 jest protest w Unii Europejskiej, też w sprawie suszy w innych regionach. My chcemy tam uczestniczyć, tylko jak mamy tam się dostać? Dziękuję bardzo.